Jesteśmy w pracowni malarskiej Wyższej Szkoły Artystycznej. To jest pracownia dla pierwszego i drugiego roku studiów stacjonarnych. Za mną są wybrane obrazki, na przykładzie których będę mógł omówić to wszystko, co się dobrego zdarzyło w ciągu roku. Rozpoczynamy omówienie od pierwszych trzech obrazków. Obrazki stanowią zwarty cykl i są odpowiedzią na poszukiwania już własnego stylu w malarstwie, poszukiwania wspólnego tematu, a powiem więcej, poszukiwania najbardziej adekwatnego materiału i metody pracy. Bardzo jestem zadowolony z efektów, jakie tutaj mamy możliwość zobaczyć. Nie tylko doceniam efekt tej pracy, ale też miejsce autorki w grupie, która była takim koniem napędowym dla całego rocznika. To, co jest wyjątkowe w Wyższej Szkole Artystycznej, to taka więź między studentami. Tutaj widzimy przykład portretu, który jest osadzony w jakichś takich klimatach interpretacji. Mamy tu silny rys osobowości, jeśli chodzi o ekspresję pracy, dobór kolorystyki. To, o co chodzi na drugim roku, to między innymi taka zdolność, żeby nie tylko poprzestawać na odwzorowaniu jakiegoś tematu, czy tylko odtwarzaniu, ale również, żeby dodawać coraz więcej od siebie, zaznaczać swoją osobowość, wyrażać siebie. Oczywiście dzieje się to na różny sposób, tak jak w przypadku tej autorki, gdzie widzimy tą pierwszą pracę, tą drugą, gdzie faktura obrazka jest bardzo odważnie potraktowana. Mamy nawet śmiałe takie momenty, kiedy następuje wyrywanie podłoża i kształtowanie, opracowywanie faktury poprzez taki akt, można by powiedzieć, destrukcji, ale właśnie nie destrukcja, tylko twórcze podejście spontaniczne. Jestem absolutnym fanem tych prac, które zdradzają, że malarstwo może być przygodą, może być fantastyczne, może pokazywać człowieka właśnie od strony jego osobowości i nie tylko zamykać się na etapie odtwarzania, ale również dodawać całą tą przygodę, którą nazywamy interpretacją. Tu dla odmiany przechodzimy do sekwencji dwóch obrazków, które są wyborem kolejnej studentki. Dla odmiany od tych poprzednich trzech są bardziej wyciszone, kontemplacyjne. Niemniej jednak pokazują też w sposób bardzo udany, jak można się znaleźć na drugim roku w pracowni malarskiej, szukając swojej własnej drogi. Kolorystyka bardzo poszukana, warsztat malarski bardzo, bardzo sprawny, udany. Jest to coś, na co patrzę i myślę sobie, że kawał dobrej roboty. Przejdę teraz do kolejnych dwóch prac, które są również przykładami prac studentki z drugiego roku. To również przykład takiej dla mnie spektakularnej metamorfozy. Pani sobie na początku nie mogła znaleźć miejsca w pracowni, różnie to było. No, chcę tutaj na miejscu przeprosić studentów za to, że może z rana nie zawsze byłem miły i akuratny, bo jednak tarcie szło w dwie strony. Sztuka to jest zawsze domena silnych emocji i czasami gwałtownych uczuć, ale jednak jeżeli jest szczera intencja, zawsze to prowadzi do takich rezultatów jak tutaj, że jednak z tego kotła wychodzi później rezultat fantastyczny i tak jak patrzę na tę pracę, zwycięsko wyszła po tym roku pracy i wydaje mi się, że to jest fajny prognostyk na to, co będzie się działo już na trzecim roku. Oczywiście wszystkie prace, które tu widzimy, to jest jakaś subiektywna moja selekcja i one nie są tylko podsumowaniem najlepszych prac, ale one są podsumowaniem tego wszystkiego, co się w pracowni dzieje, to znaczy od strony przemiany, od strony jakichś celów, które my tutaj sobie założyliśmy. Przejdę do kolejnej pracy i tutaj taki moment na to, żebym wspomniał o autorce tego dzieła, która jest kolejnym przykładem na silną osobowość i przykładem na to, że nauczyciel może się uczyć od studenta. Właściwie należałoby powiedzieć, że takim motto, nie przeszkadzaj. Nie przeszkadzaj tam, gdzie się dobrze dzieje. Często się zastanawiam, jak prowadzić taką pracownię. Jak się znaleźć w sytuacji, kiedy talent człowieka nie zawsze idzie pod linijkę i pod schemat. Ono właśnie wtedy sobie mówię, nie przeszkadzaj, pozwól, niech to się dzieje właśnie w sposób naturalny. Tak jak w przypadku tej autorki, która praca jest za mną,
To jest też żywy, personalny przykład tego, jak można się znaleźć w sposób bardzo charakterystyczny, osobny, wyjątkowy w grupie, nie idąc pod linijkę. Teraz przechodzimy do materiału, który jest znowu bardzo selektywnie wybrany, ale pokazuje w jakimś dobrym, moim zdaniem, wymiarze to, co się zdarzyło dobrego na pierwszym roku. Ta praca, która jest za mną, pokazuje taki przykład na zadanie z tak zwaną interpretacją wokół kubizmu w malarstwie. Było to takie ćwiczenie, które szło jak krew z nosa, jeśli chodzi o studentów. Wiem, że nie zawsze się udawało, ale jednak po tym ćwiczeniu okazywało się, że coś się w ludziach pozytywnego przełamywało i właśnie nastąpiło przekraczanie tej granicy pomiędzy takim tylko zachowawczym odwzorowywaniem i przechodzenie do tego świata już interpretacji, przekształcania, co jest moim zdaniem takim absolutnym kierunkiem, pożądanym kierunkiem w życiu każdego artysty. No i tu muszę powiedzieć, kolejne moje pozytywne zaskoczenie w tej szkole, no, że moi studenci są artystami, oni weszli na tą drogę, coraz lepiej się znajdują w tym malowaniu i pokazują, że to nie jest tylko suche odtwarzanie rzemiosło, oni się po prostu ocierają fantastycznie o to, co nazywamy interpretacją. To widać zresztą w tej pracy i w tej pracy. Jeden z lepszych przykładów na realizację na pierwszym roku. I dla odmiany, bo tutaj już właściwie nic więcej nie dodam, kolejna praca, która wydawałoby się zupełnie skrajnie różna, a jednak pokazuje skalę możliwości właśnie studentów Wyższej Szkoły Artystycznej. Znowu wypada mi odwołać się do ich różnorodności, do tego, że te spektrum pomiędzy takim podejściem bardziej energetycznym, a tym kontemplacyjnym, czy też z taką potrzebą wycyzelowania troszkę detalu, określenia go bardziej, tak bym powiedział, w sposób mięsisty w opracowaniu, jest bardzo pożądany tutaj w tej grupie i oczekiwany. Kolejna praca, która pokazuje, jak można interpretować, wydawałoby się, taki nudny temat, bo w XXI wieku, jak ktoś słyszy martwa natura czy studium modela i jeszcze mówi się mu malarstwo, to zwykle się to kojarzy z jakąś szkołą monachijską, z jakimś akademizmem w takim suchym, sztywnym wydaniu. A jednak się okazuje, że tych możliwości jest bardzo dużo, że ludzie sami z siebie, a w tym wypadku studenci, mają do zaproponowania za każdym razem coś fantastycznego, osobistego, i to widać w kolejnej pracy. Na koniec martwa natura, która bardzo ładnie podkreśla poprzednią, a pokazuje, że właśnie studenci na pierwszym roku potrafią znaleźć już w bardzo ważny sposób swoją własną kolorystykę, potrafią coraz lepiej, w sposób odważny pracować pędzlem, czują substancje, wychodząc z bardzo takich, bym powiedział, siermiężnych efektów na początku roku. Kończy się to bardzo fajną propozycją, kiedy widać, że już człowiek, student radzi sobie bardzo fajnie i odważnie z malowaniem. I to jest jak gdyby dobry prognostyk na to, co się dzieje na kolejnych latach. Na koniec chciałbym wszystkim studentom podziękować za wspólną pracę, za wysiłek. Kończy się fantastycznie. Chciałbym wam życzyć udanych wakacji, zbierania sił, inspiracji na chwile, które nas czekają już od nowego, przyszłego roku. Czekam na was, że będziecie w pełni sił i zmobilizowani do pracy i gotowi dalej robić postępy. Oh.